Ok, działa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Bambus. Tutaj się podrapię, ponoszę i o. Dzisiaj, moi drodzy, ADHD Awareness Month. Naprawdę, bo chciałem... Nagrywam ten film po to, żeby powiedzieć wam, żebyście nie lekceważyli ADHD, bo to jest naprawdę jest prawdziwe i powoduje poważne czasami problemy w życiu. Dzisiaj case study Petera Parkera. Poszedłem sobie... Dobra, poszedłem na pocztę rano odebrać awizo. Awizo, coś ważnego. Teraz akurat czekam na jeden ważny list, więc pośpiesznie się tam udałem. Okazało się, że w tym awizie było to, czyli list od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, który poinformował mnie, że panie Piotrze, tutaj ze względu na tutaj takie uregulowanie, wzywa się do uregulowania należności opłat z tytułu parkowania na kwotę 3016 zł. I mówię, wow. I daty od 2020 roku, grudnia do 2021, czyli myślałem, że ta sprawa już się przedawniła, ale jak widać nie. Powiem wam krótko, o co chodzi. Temat był taki, że przeprowadziłem się do innego mieszkania w Warszawie, do drugiej dzielnicy i tam normalnie byłem zarejestrowany, zanotowany jako mieszkaniec. Jednego dnia koleżanka mi powiedziała tak: Piotrek, słuchaj, tutaj teraz będzie strefa płatnego parkowania. Dobrze byłoby, żebyś sobie wyrobił pozwolenie. Trzeba iść po prostu do urzędu, tam ten, kartę mieszkańca, ciach i możesz parkować ze friko. I powiedziałem, tak, super. I nie zrobiłem tego przez półtora roku. Jakby... Wiem, jak nielogicznie to brzmi, być może dla niektórych z was, zwłaszcza bardziej zorganizowanych osób, ale dla wszystkich z gangu ADHD sądzę, że nie muszę przekonywać, że czasami ogarnianie takich życiowych spraw i zadań, typu właśnie, nie wiem, załatwić sobie abonament do parkowania, czasami jest to trochę przerasta. Tak. Liczby, podatki, brrr. No ale tak to jest, że po prostu trzeba się mierzyć z konsekwencjami. Więc co, no dowiedziałem się, że mam 7 dni teraz na opłacenie tego, albo będą mnie ścigać. Tutaj będą doliczać po stówę jeszcze będą doliczać do każdego z tych 12 razy. Swoją drogą te 3016 zł to nie tak źle, bo kiedy zorientowałem się już półtora roku temu, że po prostu, kurwa, rzeczywiście tutaj jest ta strefa tego płatnego parkowania, a ja tu stoję non-stop, to zacząłem sobie kalkulować to w głowie i mówię, o fuck, to może być i z 15 tysięcy złotych tego mandatu. No i miałem przez miesiąc taką taktykę, że kurwa nie odbieram po prostu nic, jak przychodzi awizo, nie odbieram, zresztą nie było mnie w Polsce, też dużo wyjeżdżałem. Fajnie, nie wiem o co chodzi. Już tu nie mieszka. No, ale co, życie się znowu odkręcało w inną stronę i nieopatrznie odebrałem awizo i karma po prostu wróciła do mnie. I cieszę się, ponieważ dzięki temu mogę się zmierzyć z rzeczywistością. Po prostu wiem, że prezydent miasta stołecznego Warszawy uważa, że jestem jego dłużnikiem. Najprawdopodobniej będę musiał to zapłacić, chociaż pewnie chciałbym się jakby wykorzystać też swoje prawo do odwołania mimo wszystko i powołać się na stan swojego zdrowia psychicznego i na kondycję ADHD, która po prostu utrudniła mi podjęcie oczywistej dla innych ludzi być może czynności wykupienia sobie abonamentu w stanie, w którym faktycznie byłem mieszkańcem, czyli teoretycznie przysługiwało mi prawo do parkowania w tym miejscu. Więc jest to taki zwykły, mały błąd ze strony urzędnika, który możemy załatwić za pomocą porozumienia stron. Dajmy sobie przynajmniej prawo do wyrażenia swojego własnego punktu widzenia, zanim sięgniemy do portfela.
Gra na czas, to jest moja strategia w tym temacie.